Witajcie moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym doktorze, chyba również z Poznania jest on, Michale Baranowskim, który już wcześniej, parę miesięcy temu przyczepił się do pewnych błędów, niebłędów w moim programie i dziś znowu przypomniał sobie o moim istnieniu, kiedy wrzuciłem short z Oktawianem Augustem. Miałem z nim również pewną dyskusję na jednym z streamów, nie pamiętam już o co tam dokładnie chodziło. Wiem, że wtedy, pomimo tego, że przyrównywał mnie do doktora Napierały, to jednak dałem mu szansę, że no przecież też jest doktorem i przecież się zna na rzeczy, więc no nie będę się tutaj czepiał. Ta krytyka zawsze jest potrzebna i rzeczywiście zostawiam bez problemu wielu ludzi na moim kanale, którzy mnie krytykują, a których nie usuwam, bo przecież muszę mieć również kontakt z rzeczywistością. I tak samo bym postąpił z doktorem Baranowskim, gdyby nie to, że cały czas porównuje mnie do Napierały, nazywając mnie Napierała bis, robi się tak jak Napierała, że moje tłumaczenia błędów, niebłędów są funny, śmieszne, że różne takie. Więc potraktowałem go tak, jakby potraktował go Napierała, tak jak on mówił, czyli hide user from channel, czyli operacja HJFC. Zanim to jednak zrobiłem screeny jego komentarzy, żeby się do nich odnieść, bo rzeczywiście w paru miejscach popełniłem niewielkie błędy, do czego się oczywiście przyznaję i pan doktor te błędy wyłapał. I gdyby na tym było, to bym mu podziękował i poprawił błędy, na tym się skończyło. Jednakże pan doktor strasznie mnie musiał cisnąć, że jestem Napierałą bis. Nie wiem o co mu chodziło, dopóki nie przeczytałem recenzji jego pracy doktoranckiej przez dwóch panów, jeden profesor, drugi doktor habilitowany, które również przytoczę fragmenty tych recenzji. No ale najpierw, zanim przeczytałem te recenzje, posłuchałem również jedną rozmowę z doktorem, która jest na YouTubie, o Julianie Apostacie. No i przecież on tam mówi samą prawdę, tak? W przeciwieństwie do Napierały, Baranowski zna się na historii, a zwłaszcza na tej historii III i IV wieku, której jest ekspertem. Problemy jednak w tym znaniu jego historii są inne, ale o tym w drugiej części materiału. A na razie przyjrzymy się tym jego problemom. A na początku też warto zaznaczyć, że przecież nie tylko ja popełniam błędy, ale również on właśnie w tym wywiadzie o Apostacie dwukrotnie powiedział, że chodzi o rok 251, a nie 351, co pewna pani Jolanta mu to wypomniała. Oczywiście faktycznie przyznał się do przejęzyczenia, ale przecież no, w toku całej opowieści wynika, że mówimy o czasach po Konstantynie, a więc o IV wieku. Niestety moich błędów, moich przejęzyczeń nie potrafił mi w taki łatwy sposób wybaczyć jak swoje przejęzyczenia. Ale zacznijmy od chronologicznego systemu, czyli od tego, do czego się czepiał te 5 miesięcy temu, czyli do mojej biografii Maksymina Traka, a konkretnie do jego żony i bycie senatorem. Komentarz widzicie. Co za masakra? Kto podaje, że Trak był senatorem? Skąd niby data urodzin cesarza? My nie wiemy, czy żona zmarła wkrótce. Ba, mamy źródło mówiące, że żona tłumiła gniew Traka. Gdzie informacje o tym, że został centurionem? Skąd data 194? Dalej już nie jest gem w stanie wsłuchać. No ja odpowiedziałem szczerze, że niestety nie pamiętam już źródeł, z których korzystałem, wszystkich, a bibliografii nie mam. Rzeczywiście wtedy jeszcze nie robiłem. Mea culpa, przyznałem się do błędu. Ale że główną pozycją do badań Traka była biografia napisana przez badacza Paula Pearsona. Pozdrawiam. A on, bardzo zła książka, wręcz tragiczna. Autor nie ma pojęcia o historii Augusta, popełnia szkolne błędy. To już mi się zapaliła czerwona lampka. Co? Historia Augusta? O co tu mówi? Przecież skoro historia Augusta jest pełna kłamstw, więc po co w ogóle się nią zajmować tak na poważnie? Ale to właśnie wyjdzie później. Ja zapytałem, lepiej powie, co to jest źródło o tej żonie. No, ona Maniusz 14.1.8. To jest fragment Maniusza, napisany ponad 100 lat po śmierci Traka, zdaje się, gdzie on tam nawet nie opisuje żony tak naprawdę Traka, tylko wspomina o pewnej anegdocie z jej życia i rzeczywiście wspomina tam jej imię, ale go nie zapamiętałem. To jest nieważne, bo w historii o Traku imię żony jest nieważne. I czy uspokajała męża? Wątpię, naprawdę to jest wierzenie w bajki, fikcję, w literaturę.
No i ja napisałem, serio? Traktujesz porównanie do żon Galusa i Traka Amaniusza na poważnie? Człowieka urodzonego 100 lat po śmierci Traka, ale nieuwolnionego starożytnego uprzedzenia do kobiet? Wybacz, ale ten fragment nie dowodzi niczego. A jeśli chodzi o senatora, no to skoro on tam miał różne urzędy, no to musiał też być senatorem, tak? Zdaje mi się, że trochę komentarzy się zgubiło, nie wiem. Rzeczywiście on tu napisał, ty usuwasz niewygodne komentarze. I teraz rzeczywiście usunąłem, bo go zrobiłem hide user from channel. Więc rzeczywiście go nie będzie, ale za to, że mnie nazywał, porównywał do napierały. No i później oczywiście autor usuwa niewygodne komentarze, którego pokazują jego nieznajomość źródeł antycznych literatury przedmiotu. Antycznychi. To YouTube co najwyżej usuwał, rzeczywiście, nie ja. Ja powtarzam po raz który, ja nie usuwam wpisów, które nie są w jakiś sposób chamskie. Nawet chamskie czasami zostawiam. Często, bardzo często, czy to chodzi o Jacka, czy o jakiś tam Tarkona też kiedyś, YouTube sam ukrywa. Ja nawet nie mogę ich potwierdzić. Po prostu nie mam do nich dostępu. Widzę, że są, bo się zgadza licznik, że komentarzy jest 16, ja mogę pisać tylko 14, ale nie mogę nic z tym zrobić, ja nie mam do nich dostępu. I mówię, że nic nie usunąłem, wszystko jest. Czekam na twoje wyjaśnienie, czy serio bierzesz zmiankę Amaniusza o bezimiennej żonie Traka. A oczywiście, że ten Amaniusz to historyk, który znał tradycję grecką. Był też autorem duży, bardziej wiarygodnym niż historia Augusta. No był. Ja napisałem i wszystko jasne, chociaż nie wiem, co miałem na myśli. I on co jasne, bo ja nie znam twoich prac o kryzysie trzeciego wieku. I wielokropek. Nie wiem, co miałem na myśli, że wszystko jasne. Ale że skoro rzeczywiście traktuje, chyba to, że traktuje Amaniusa jako poważnego w kwestii tej bezimiennej żony Traka, no to w zasadzie nie mieliśmy o czym rozmawiać. I później na streamie też była dyskusja o tym, że nawet faktycznie, jeśli potraktujemy Amaniusa, że mówi prawdę co do imienia tej żony Traka, to co to zmienia w biografii Traka? Nic, bo nie ma nic o wpływie tej żony na jego charakter, oprócz tego, że go uspokajała. A nawet jeśli go uspokajała, to co to zmieniło w narracji? Nic. A wczoraj Baranowski zaczął się pultać o shorts. A wiadomo, że shorts są to bardzo krótkie formy, mniej niż 60 sekund, gdzie oczywiście no, nie można podawać wszystkie informacji, nie można wyjaśniać kontekstów danych biografii, bo po prostu nie ma na to czasu. To nie jest forma do tego typu rzeczy. Baranowski nie potrafi tego zrozumieć i czepia się pewnych skrótów myślowych, błędów też, ale o tym przyjdziemy na razie. Najpierw Oktawian August. On napisał, mógłbyś się nauczyć, że Marek Antoniusz zmarł w 30 roku i wtedy można mówić, że był jedynym władcą. Jedynym władcą w sensie August, bo ja tam powiedziałem, że po bitwie pod Akcją w 31 roku przed naszą erą, August stał się jedynym władcą cesarstwa, bo de facto rzeczywiście tak było. Antoniusz musiał się wycofać do Egiptu z Kleopatrą, on w zasadzie już nie miał żadnej władzy, nie panował praktycznie nad niczym i niedługo później, parę miesięcy później rzeczywiście stracił życie, więc każdy, nawet w tytule jest 31 rok PNA i każdy w zasadzie historyk zgodzi się ze mną, że nie ma znaczenia kiedy zmarł Antoniusz, a kiedy stracił władzę. No i to samo mu napisałem, nie ma znaczenia kiedy zmarł, po Akcją Antoniusz był marginesem dziejowym, a on najpierw musiał umrzeć. Stał się poważnym graczem, a jeszcze dalej, o Augustie, że stał się poważnym graczem na scenie politycznej po Mutinie i jakim cudem niepoważny mógłby się zmierzyć z Markiem Antoniuszem, weź bądź bardziej precyzyjny. I tutaj właśnie wchodzi ta forma short. Gdybym był bardziej precyzyjny, no to bym powiedział, że przecież pod Mutiną Oktawian August nie walczył sam, bo przecież po stronie Oktawiana walczyli również Aulus Hirtius i Brutus Albinus, którzy byli doświadczonymi dowódcami, ale właśnie dzięki tej bitwie stał się poważny. No przepraszam, jeżeli rok wcześniej, mając zaledwie 18-19 lat, August odzyskał imię Cezara i stał się głównym beneficjentem jego testamentu, to raczej mało kto go traktował poważnie, a po tej bitwie stał się już bardziej poważany. No i tak mówię, przecież nie sam poszedł pod Mutinę walczyć. Byli tam od niego ważniejsi po jego stronie i wcale nie musiał umrzeć jeszcze w kontekście do Antoniusza. W późniejszej historii nie raz, nie dwa odsuwano cesarza od władzy i wcale nie uśmiercano, a władzy już nie miał.
A on: Antoniusz nie był cesarzem, ale brnij dalej, jest fani. Po prostu zareagowałem XD, no bo coś innego mógłbym tu dodać. No przepraszam za ten wymyślony błąd, panie Baranowski, że myślisz, że ja mówię, że Antoniusz był cesarzem. Sytuacja była podobna jak w późniejszym okresie wschodnio-rzymskim, no. Dobra, idziemy dalej. Później zaczęła się imba o to, że nazwałem Juliana bratankiem Konstancjusza II. I tu rzeczywiście mea culpa, moja wina. Nie wiem, co mnie wtedy zaćmiło, że myślałem, że Julian był bratankiem Konstancjusza, a w szorcie o Konstancjuszu mówiłem, że był wujem Juliana. Nie wiem zupełnie, o co mi chodziło. Musiałem sobie ich pomylić. Musiało mi się coś skojarzyć, że tam chodziło o Konstancjusza Chlorusa. Nie wiem, no już nie pamiętam, co mnie zamroczyło. Rzeczywiście, przyznaję, popełniłem błąd. Kuzynów nazwałem wujem i bratankiem. Przepraszam, nie powinno to mieć miejsca. Ale nie pierwszy raz mi się to zdarzyło, bo również na Patreonie kiedyś źle nazwałem Konstantyna VII chyba, tam jego wuja czy ciotkę, i poprawił mnie Etman i umiał poprawić mnie normalnie, a nie tak jak Baranowski. Dlatego Etmana lubię, a pana Baranowskiego niekoniecznie. Dalej, mamy cesarza Gracjana. W tym szorcie o Gracjanie powiedziałem, że po śmierci Valensa Gracjan rządził samodzielnie. A on mówi, że nie zarządził samodzielnie po śmierci Walenską, a od 22 listopada 375 wraz z bratem przyrodnim Walentynianem II. I tak, to prawda. Tylko wiecie co? Walentynian II, wtedy w 375 roku, miał 4 lata. Więc rządził tylko nominalnie. To Gracjan był Augustem seniorem, który podejmował decyzje, zwłaszcza jeśli chodzi o wschód. A o tym skupiam się w tym szorce. W tej serii w ogóle nie wliczam lat nominalnych władców, bo to władza tylko iluzoryczna. Liczy się tylko ten, kto faktycznie rządzi. A on, ale nie był jedynym. Więc znów mijasz się z prawdą, coraz bliżej się do napierałe. Nawet powoli zauważać można podobne mechanizmy obrony. No panie Baranowski, no... To jest shorts, tak? Był jedynym władcą, bo jedyny senior podejmował decyzję, nie kilkulatek. No i mówię mu, co to zmienia z faktycznego punktu widzenia, że nie był jedyny, skoro Walentynian robił wtedy kupę w majty, a nie zajmował się rządzeniem. Popatrz, jak zrobiłem wszystkich bizantyjskich cesarzy, wyróżniałem tam nawet Leka Penosa nad Bazylę II, bo przez określoną liczbę lat to on sprawował władzę, a nie cesarz. I tak przecież robiłem. I tak robiłem w ocenie cesarzy bizantyjskich, i tak robiłem w szorcach. Nominalnie to Bazyli II sprawował władzę, ale dałem Leka Penosa, bo Leka Penos miał więcej faktycznej władzy. Zresztą tak samo było, jest z Romanosem I. Przez 20 lat był cesarzem, ale przecież nominalnie to był jego zięć, Konstantyn VII. No bądź mądry i pisz wiersze. Pan Baranowski śmieje się, że w szorcie o Walensie użyłem słowa prawosławni po to, żeby... Jako skrót myślowy, tak? Bo to jest łatwiej, po prostu. Ja siłą rzeczy nie tworzę historii akademickiej. Ja tworzę historię popularno-naukową. A prawosławni, w tym przypadku Walensa, pasuje idealnie. Nie wiem czemu jest to tak trudne do zrozumienia. No i teraz crème de la crème, czyli Konstantyn I, zwany Wielkim. Kiedy niby wprowadził chrześcijaństwo jako jedyną religię? W Solidus był już za Dioklecjana, za Konstantyna stała się ona po prostu masowa. Ja mówię, że nie wprowadził, słuchaj uchem, przyjął chrześcijaństwo. Rzeczywiście tam powiedziałem, że przyjął chrześcijaństwo jako główną jedyną religię w całym cesarstwie. Dziwnie to zabrzmiało, ale chodziło mi, że on sam jakby traktował chrześcijaństwo jako jedyną i główną religię. Nie, że w tym sensie, że wprowadzał. Źle się wyraziłem, przepraszam. A i mówię, Solidusa wymyślił Dioklecjan, ale zupełnie innego biegu nadał mu Konstantyn. To on sprawił, że stała się podstawą handlu i ekonomii cesarstwa, nie Dioklecjan. I on później mówi, że powiedziałeś, przyjął chrześcijaństwo, to już mówiłem, a o Solidusie, że go wprowadził, więc nie kłam. No bo go wprowadził. Było tak, że Dioklecjan wypuścił jakąś małą liczbę tych Solidów i w sumie to tyle, a Konstantyn stwierdził, hej, to jest dobry pomysł, trzeba go kontynuować.
i zaczął je wypuszczać na masową skalę. To było coś podobnego jak Trajan, kiedy wstąpił na tron, mówi: hej, te pomysły Domicjana nie są głupie, musimy je kontynuować, ale później oczywiście większość została przyznana Trajanowi, bo je kontynuował. Oczywiście należy oddać cesarzowi te cesarskie, Domicjan miał swoje zasługi, Trajan też miał swoje zasługi. I tutaj tak naprawdę Konstantyn wprowadził go od nowa, więc nie jest to błąd. A ja mówię, że dla ciebie przyjął i wprowadził to jedno i to samo, a o Solidusie podtrzymuje, wprowadził go na nowo. No bo właśnie tak było. Powiedziałeś jako główną i jedyną, a powinieneś powiedzieć, że zaczął promować ją, ale wciąż była ona religią prywatną cesarza, a nie jedyną religią cesarstwa. A z Solidusem się bronisz zabawnie, znów czegoś nie doczekałeś, napierała bis. Nawet nie komentuję tego. Po prostu już wtedy stwierdziłem, i jak napierała, robię ci hide user from channel, ale odniosę się jutro do twoich poprawek w poście, dobranoc. A on, bidulek, bo zamiast postu nagrywam filmik, bo jest po prostu łatwiej i przyjemniej. A teraz, dlaczego pan Baranowski się tak strasznie czepia w zasadzie nic nieznaczących błędów? I ja już słuchając tego jego rozmowy o Julianie, o postacie, wyczułem, w czym jest problem. W tym, że pan doktor ma bardzo dobrą pamięć, idealną wręcz, i spamiętuje wszystkie źródła, ale nie zawsze potrafi te źródła jakby wprowadzić w progresję historyczną. On może sypać cytatami, fragmentami różnych źródeł z rękawa, co jest bardzo fajne, tak? Bardzo wspierające w pracy historyka, ale ma problemy z opisem tych wydarzeń, tak? Zapomina o tym. No i później czytam recenzję pana profesora Ziółkowskiego, który właśnie ma podobne przemyślenia jak ja. Przyznaję nawet na pierwszej stronie recenzji, że pisząc te słowa przystępował do czytania pracy z głębokim sceptycyzmem i choć po przebrnięciu przez nią i przetrawieniu jej treści, proces niełatwy o czym niżej, nadal nie jestem pewien, czy doktorant zrozumiał w cudzysłowie swoje źródła, cokolwiek mogłoby to znaczyć. Przyznaję, że jego wysiłek nie poszedł na marne. I rzeczywiście, jego praca jest bardzo ciekawa. A jest to praca na temacie sylwetki cesarzy kryzysu III wieku w historiografii późnego antyku. Baranowski nie opisuje tutaj cesarzy jako ich historię, progresję historyczną, znaczy akcję, reakcję, tylko bierze antyczne źródła i je analizuje i właściwie na podstawie ich tworzy tak jakby obrazy tych sylwetek cesarzy. Coś w ten deseń. Ale właśnie, czegoś mi brakowało o tym Julianie a postaci, że są te źródła, jest ta wiedza, jest ta pamięć, ale brakuje tego czegoś. I to samo mówi profesor Adam Ziółkowski, że nie jest do końca pewien, czy doktorant zrozumiał swoje źródła. I ja też tego nie jestem pewien, jak pan profesor. Dalej, cytat również pana profesora Ziółkowskiego. I tutaj jest wyjaśnienie, czemu Baranowski tak się czepia takich zwykłych błędów, bo jego błędów też się czepiano. I widocznie ma jakąś skazę co do tego. Cytuję. Zanim przejdę do omawiania pracy, słowo o jej stronie językowej. Jest ona bardzo niedobra stylistycznie, gramatycznie i leksykalnie i do tego stopnia, że momentami czytelnik musi dopowiadać sobie to, co autor zapewne ma na myśli, co czasem się udaje, a czasem nie. Domyślam się, że przy pisaniu tekstu doktoranta goniły terminy, ale dobrze byłoby, gdyby znowu siadł na nim, przeczytał go dokładnie, zdanie po zdaniu i gruntownie poprawił, poczynając od łacińskiego tytułu podrozdziału 6.4 chyba. Inną trudnością lektury pracy jest predylekcja autora do twierdzeń delikatnie mówiąc kontrowersyjnych, którym głównym celem zdaje się być szokowanie lub drażnienie czytelnika, co w połączeniu ze stylistyczną niedbałością daje kwiatki semantyczno-merytoryczne. No i teraz się wyjaśniło, po prostu Baranowski reflektuje to wszystko, co jego mu zarzucali na mnie. Oczywiście on ten doktorat zdobył ten doktorat i bardzo dobrze, bo praca jest ciekawa, ale to jest jakby matematyka, jakby dla niego historia była matematyką, tak? Brak w tym jakiejkolwiek interpretacji i własnych poglądów. No i cóż, no i ma kontrowersyjne metody, z którymi później również drugi recenzent się nie zgadza, ale o tym za chwilę. Z tych dwóch prac wychodzi, że największym autorytetem dla Baranowskiego jest pan Jacek Banaszkiewicz. No i reasumując, magister Michał Baranowski nie rozpieszcza czytelnika, a już zwłaszcza normalnego historyka, w cudzysłowie normalnego. Jego praca jest źle napisana językowo, pełno w niej prowokacyjnych, a niepotrzebnych stwierdzeń, a także zwykłych błędów,
które osobno przedstawia autorowi. No i proszę bardzo, no panie Baranowski, pan jesteś taki chamski w tych moich błędach, nie potrafisz przyznać, że spoko, każdy popełnia błędy, ja też, ja do nich się postaram sprawić, ale na siłę próbujesz mi wmówić, jak to bardzo się nie znam, jak jest to funny, jak jestem napierała bis, a sam pan masz pana profesora Ziółkowskiego, który mówi, że pan miał błędy w pracy doktorskiej. Panie Baranowski, no trochę powagi. Dziewczyno... Trochę powagi. Jedno czy tam dwa zdania od drugiego recenzenta, pana doktora habilitowanego Roberta Suskiego, który pisze tak. Metodologia przyjęta przez Baranowskiego, taka metodologia badań, wiąże się z metodologicznym ryzykiem. Traktując historię jedynie jako literaturę, łatwo zapomnieć o związkach między opisem wydarzeń a rzeczywistymi wypadkami. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że pan Baranowski zapomina, czym jest historia. Traktując źródła jako wzory matematyczne, od których nie ma odstępstw. A w swoim wywiadzie o Julianie też powiedział parę rzeczy, których pewnie mi nie są. Na przykład to, że Konstantyn był arianinem, bo przyjął chrzest od biskupa ariańskiego. Co niekoniecznie musi być prawdą. W sensie przyjął od biskupa ariańskiego, ale nie musiał być arianinem. Albo to, że był już chrześcijaninem od 312 roku, od bitwy nad Moście Mulwijskim, co też nie musi być prawdą i można na tym naprawdę debatować mocno. Pan Baranowski przyjmuje ten zapewnik. Nie chcę szukać, nie chcę czytać jego pracy doktoranckiej, recenzje mi wystarczą. Wygląda to na ciekawe podejście. Na pewno było przydatne do badań antycznej historii. No ale panie Baranowski, miejmy też trochę powagi. Pan popełniał błędy, które panu wytknięto i zrozumienie dano panu. No to gonimy pana terminy, więc wiadomo, trochę trzeba zrozumieć, główny jest przekład. A jeżeli mój przekaz też jest dobry, a pomyliłem się nazywając wuja i bratanka kuzynami, czy tam odwrotnie, prawda? Czy w moim twierdzeniu był jedynym władcą August od 31, nie od 30 roku od śmierci? Czy to, że Gracjan rządził sam, bo Walentynian II miał 4 lata? Zapomniał wół, jak cielęciem był. Tyle można powiedzieć. A z całej tej, jak to pan wspomniał, Julianie, z dużej chmury zrobił się mały deszcz. Więc po co nam to było, panie Baranowski? No i tutaj przychodzi mi tylko zacytować fragment Napierały, który mówił do mnie wtedy, że to nie on ma problem ze mną, tylko ja z nim. I tutaj, panie Baranowski, wychodzi na to samo. Właściwie to nie ja mam z nim kosę, tylko on ma ze mną, bo ja go nie zaczepiałem. Pierwszy mnie zaczepił. I za tego Napierałę dostał pan bana na moim kanale. Bo gdyby chodziło tylko o błędy, spoko, ja błędy popełniam jak każdy człowiek. Pracowałbym na tym i je poprawiał. I poprawiał siebie. No ale nie, jeżeli podchodzi pan do mnie z takim podejściem wyższości i gbórstwa. No nic, moi mili. Trzymajcie się. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia już niebawem.